Spowiedź, czytanie Pisma Świętego, specjalna litania, włożenie rąk na chorego, namaszczenie jego czoła i dłoni oraz udzielenie Komunii Świętej. Wszystkie te obrzędy składają się w Kościele rzymskokatolickim na sakrament namaszczenia chorych, który udzielany jest osobom poważnie chorym i w podeszłym wieku. Podobna praktyka stosowana była już przez pierwszych chrześcijan, a pierwszy jej opis znajdujemy na kartach Nowego Testamentu. Przykład nauczania i wezwanie Jezusa Chrystusa, które na kartach Ewangelii jest do nas skierowane jako Kościoła, to znaczy do wszystkich ludzi wierzących, żebyśmy szli, głosili Ewangelię, a tym, którzy głoszą Ewangelię, będą towarzyszyły znaki, na chorych ręce kłaść będą, a więc jest to wezwanie ewangeliczne samego Chrystusa, ale też Chrystus przykładem swojej służby publicznej pokazywał, że modlitwa o chorych jest częścią Jego usługiwania, a więc też jest częścią usługiwania Kościoła i powinna być częścią usługiwania Kościoła. A kiedy czytamy list świętego Jakuba, 5 rozdział, to tam znajdujemy też wezwanie, aby każdy, kto jest chory w ramach jakiejś wspólnoty lokalnej, wezwał starszych zboru, czyli duchowych przywódców wspólnoty ludzi wierzących, żeby przyszli do niego, namaścili go oliwą czy olejem i modlili się o niego, a jeśli za tym stanie i wiara, i łaska, i moc Boża, taka osoba będzie uzdrowiona, a więc jest biblijna podstawa do tego, żeby taką modlitwę w ramach Kościoła praktykować. Bóg jest Bogiem cudów, a więc za każdym razem, kiedy spotykamy się z człowiekiem, który jest chory w naszej wspólnocie, na naszych nabożeństwach, ale też w indywidualnych naszych modlitwach z takimi osobami, staramy się modlić o to, żeby Bóg uzdrowił tą osobę, a więc nakładamy na nią ręce zgodnie z ewangelicznym nakazem i przykładem. Modlimy się, aby została ta osoba uzdrowiona, a więc no, częścią naszej praktyki religijnej jest modlitwa o chorych. Zdecydowanie jest to element naszej pobożności. Sakrament chorych to najprościej pokazać w obrazie przypowieści o dobrym Samarytaninie. Leży człowiek poraniony przy drodze i ma się ku śmierci. Jeżeli mu nikt nie pomoże, to umrze. I pochyla się nad nim Samarytanin, wlewa w rany winno, namaszcza go oliwą, bierze do gospody, żeby tam podjąć jego leczenie. Oliwa, która uzdalnia chorego do włączenia tego wszystkiego, co trudne w jego sytuacji, w krzyż Pana Jezusa, w jego cierpienie. I to jest istota sakramentu namaszczenia chorych. Natomiast viatyk to jest słowo łacińskie, którego źródłem jest wyraz via, droga, czyli takie wyposażenie na drogę. Komunia święta jako ten największy dar, jaki Kościół może dać swojemu umierającemu dziecku przed jego przejściem przez śmierć, przed jego przejściem na sąd Boży. W niebie Komunia Święta nie będzie nam udzielana. W niebie będziemy mieli już bez porównania bardziej bezpośredni dostęp do Pana Jezusa. W Kościele ewangelickim, w Kościele luterańskim na przykład, w przypadku osób chorych istnieje narzeczenie chorego, czy przebywającego w domu, czy w szpitalu, organizowanie nabożeństwa, czy też pewnej skróconej formy nabożeństwa komunijnego, czy tak zwanej komunii domowej, dla tej właśnie potrzebującej wsparcia duchowego osoby. To właśnie przygotowuje się taką specjalną ceremonię, czy to w szpitalu, czy w domu, by mogła ona współistnieć w społeczności chrześcijan i również uczestniczyć w sakramencie Komunii Świętej. Istnieje modlitwa, która jest modlitwą za chorych, przy chorym, razem z chorą osobą, razem z najbliższą jego rodziną, która towarzyszy mu na przykład w szpitalu, czy też towarzyszy mu w domu w jego chorobie. Kiedy osoba jest w stanie agonalnym również, czy to na zaproszenie rodziny, czy w normalnej swojej posłudze duszpasterskiej, duchowny przychodzi do osoby umierającej i taka modlitwa połączona z odczytaniem Słowa Bożego przy łożu osoby umierającej jest zmawiana. Jednym z 7 sakramentów jest sakrament namaszczenia chorych. Nie jest to sakrament przygotowania do śmierci,
a tak jak nazwa wskazuje, jest to namaszczenie świętym olejem w trudnych życiowych momentach choroby duchowej bądź cielesnej. W takich sytuacjach raz przy danej chorobie wierny może dostąpić namaszczenia świętym olejem. Sakrament ten ma służyć pojednaniu z Bogiem, wybaczeniu grzechów, jeśli taka będzie wola Boża, to również uzdrowieniu ciała, bądź też spokojnemu odejściu z tego świata. Sakrament dokonywany jest w pełnej swojej formie przez 7 kapłanów, poprzez 7-krotne odczytanie modlitw, perykop ewangelicznych, dziejów apostolskich oraz 7-krotne namaszczenie ciała poświęconym olejem. Zazwyczaj z sakramentem namaszczenia świętym olejem połączone jest przyjęcie świętej Eucharystii. Bywa jednak, że chory jest w bardzo złym stanie fizycznym. Wówczas kapłan może zdecydować się na bezpośrednie podanie świętej Eucharystii. Liturgicznie dana czynność będzie się ograniczała do kilku modlitw, przyjęcia spowiedzi i udzielania choremu świętego ciała i krwi Zbawiciela. Sakrament namaszczenia jest sakramentem uzdrowienia. Uzdrowienia w pierwszej kolejności duszy. Każdy grzech powoduje oderwanie człowieka od jedności z Bogiem. Poprzez sakrament człowiek jest przywrócony do tej jedności. Oczywiście sakrament dotyczy również ciała. Dlatego też, jeżeli ciało dotknięte jest chorobą, sakrament może służyć uzdrowieniu, bądź też, jeżeli choroba jest śmiertelna, służy przywołaniu miłosierdzia Bożego, by dana osoba bez bólu, w pokoju, pojednana z Bogiem i z ludźmi odeszła z tego świata. My nie modlimy się o chorych, żeby jakoś znieśli chorobę, chociaż to też jest częścią naszej modlitwy, ale przede wszystkim modlimy się o uzdrowienie, czyli jeśli ktoś jest chory, żeby Bóg go uzdrowił. Czy do tego użyje swojej nadprzyrodzonej mocy, czy użyje też terapii, lekarzy, to już jest druga sprawa. Jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, którą my w naszej tradycji kościelnej, zborowej odprawiamy raz w miesiącu, rzeczywiście, jeśli jest ktoś chory w szpitalu, czy obłożnie chory w domu, wówczas mamy w swojej takiej duszpasterskiej opiece także ten element przynoszenia Wieczerzy Pańskiej do osób obłożnie chorych. Zdarza się, że jest to element pożegnania osoby, natomiast my wiemy, gdzie ona idzie, bo jesteśmy świadomi tego, że człowiek, który wzywa imienia Pańskiego, tak mówi list do Rzymian, kiedy człowiek wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, więc my nie mamy obawy co do przeznaczenia osoby odchodzącej i umierającej w Panu. My ją żegnamy z radością, oczekując tego, że kiedyś spotkamy się w tym samym miejscu, w Królestwie Niebieskim. Zapamiętaj! Modlitwa nad chorymi praktykowana jest we wszystkich nurtach chrześcijaństwa. Połączona z obrzędem namaszczenia specjalnym olejem, praktykowana jest jako sakrament w kościołach katolickich i prawosławnych. Wbrew potocznemu przekonaniu, w kościele katolickim sakrament namaszczenia chorych można udzielać wszystkim osobom poważnie chorym, a nie tylko umierającym.